już odpowiadam czym. Bo to jest konstrukcja otwarta, czyli to wymaga spotkania z publicznością. Natomiast wczoraj graliśmy pierwsze przedstawienie. Ta przestrzeń jest inna niż przestrzenie, na przykład, w której gramy u siebie. Przede wszystkim jest przewyższenie sceny. Jest wysoko proscenium. U nas jest tak, że się patrzy w dół, czyli tak jak w antycznym teatrze. To jest i na przykład ogarnięcie do ostatniego rzędu dość dużej publiczności, bo u Państwa jest przynajmniej 100 więcej niż u nas, gdzie to nie jest aż tak amfiteatralnie, czyli widz jest dalej, aktor, który stoi na scenie, wydaje się, że ma morze poniżej, więc ta energia, która wczoraj szła od zespołu, jakby ona nie była pewna. Nie mieliśmy takiej pewności siebie wczoraj. I to być może też przełożyło się na publiczność, która nie zabrała się w ten język, bo reakcje, one wczoraj były znacznie mniej śmiałe, znacznie mniej spontaniczne. Bo to się słyszy, czy ten śmiech pojawia się, bo nie wiem, no, zaprzyjaźniony kolega siedzi na widowni, czy on się po prostu uwalnia w grupie, bo to jest instynktowne roześmianie się w jednym momencie, prawda? A dzisiaj to się pojawiało i ta przestrzeń stała się bardziej oswojona i ona się no, spełniała nam w jakiś sposób. I tym się różniło. Bo to jest, teatr ma charakter wspólnotowy, taki otwarty, prawda? Bo jest inaczej, jeżeli na przykład jest teatr iluzyjny, gdzie jak film. To znaczy aktorzy grają sobie, mają czwartą ścianę, niezależnie czy ktoś będzie na widowni jadł popcorn, a nie będzie bardzo hałasował. To aktorzy będą sobie w świecie z sobą. Natomiast w takiej sytuacji teatru otwartego, czyli widz przez aktorów zmuszany jest do tego, żeby wejść w głąb obrazu, jakby popatrzeć poprzez obraz, on wymaga aktywności widza. Czasami też zdarzają nam się takie przedstawienia na przykład, że widzowie nie chcą, że wolą, żeby ich zabawiać, że nie chcą aktywności. I wtedy to jest... I to się przenosi też na przykład na przedstawienie, że jest zimno. Czy jeszcze jakieś głosy? Ja tylko chciałem serdecznie pogratulować Pani, bo 25 lat temu oglądałem sztuki w Teatrze Współczesnym w Szczecinie, a teraz uważam, że te 20 lat nie możemy mieć żadnych kompleksów. My w Łodzi mamy kompleksy Teatru Krakowskiego, Warszawskiego, Szczecina, a dzisiaj obserwując tą sztukę, gdy się wybierałem, że ona była sztuka Teatr Współczesny Szczecina, szedłem z takim niedowierzaniem. A obejrzałem wspaniałą sztukę i cieszę się, że Szczecin ma wspaniały teatr, no dzięki, myślę, dzięki Bogu i Pani. Te 20 lat ciężkich harłowy, które Pani wykonała, dzisiaj było ją widać i mogę tylko oklaski. Ja bardzo dziękuję, ale chcę powiedzieć jedną ważną rzecz, bo to fajnie spijać śmietankę i obchodzić jubileusze. Teatru nie robi się w pojedynkę. I to jest po prostu w momencie, kiedy teatr jest absolutnie zabawą wspólnotową. To jest tak, jak państwa nie można urządzić jako wspólnoty w pojedynkę, tak samo no, żadnej społeczności w pojedynkę się nie da zrobić. Czyli gdzieś no, po prostu jakaś energia się zebrała i trafiła i tyle. No to nie przesadzajmy, to nie jest tak. Ja po prostu wydaje mi się, że trafiłam absolutnej swojej nieświadomości, niewiedzy po szkole na świetnych ludzi, świetny zespół, świetny grunt. Miałam to szczęście. A czy Pani jakoś tą grupę sobie dobierała, wymieniała, czy przyszła i nagle taka świetna grupa? No nie dobierałam sobie, bo zastałam zespół prowadzony przez poprzedniego dyrektora Bogusława Kierca, który grał pustelnika w Klątwie. I to była zabawa, która też na tym polegała, że aktor, który był dyrektorem, który jest poetą, jeszcze można mu pomnik stawiać, zaprzągał się do sznura i robił ćwiczenia z młodymi kolegami, no nie bacząc na tytuły, splendory i osiągnięcia i potrafił się bawić jak dziecko, a zabawa jest zaraźliwa. Mamy jeden, ale na przykład do zespołu jest w tej chwili doproszona gościnnie Ania Moskal. Ale Ania Moskal nie jest też taką obcą energią, ponieważ no parę razy pracowałyśmy
razem, a poza tym jest ze Szczecina, bo się urodziła w Szczecinie, jest Szczecinianką, a wielu aktorów, którzy pracują w Szczecinie, nie są Szczecinianami. I to jest tak, że no jest jakiś obszar wspólny, to nie jest tak do końca uchwytne. I to nie jest tak, że można sobie zawsze dobierać, no bo bazą jest ten zespół, który jest. I ja myśląc o repertuarze, no przede wszystkim myślę o zespole, który jest. Natomiast w momencie, kiedy braknie, no bo jak już mówiłam, nie każdy może zagrać wszystko, jak braknie jakiejś energii, no to wtedy poszukujemy i próbujemy doprosić. Często dla higieny też próbujemy po prostu kogoś nowego wziąć, żeby się pozmagać, bo w teatrze musi być taka sytuacja no, instynktowna też. To musi być sytuacja pewnego zakochania, nie starego dobrego małżeństwa. Czyli po prostu jak wszyscy ze sobą wszystko zagrali, to zaczyna być nudno. W związku z tym trzeba łamać trochę te schematy, żeby była znowu podnieta i żeby znowu było w co grać i żeby to znowu korciło. Bo to my się to nie jest, że my się poznajemy, bo sobie opowiadamy jak w kółku terapeutycznym o swoich problemach rodzinnych, tylko w momencie, no, za każdym razem jest inny utwór, za każdym razem jest inny tekst i to jest odkrywanie przez ten tekst innych światów w każdym z nas i to nigdy nie będzie mógł. Kontynuując pani pytania, z perspektywy oczywiście pytania, czy wyobraża sobie pani taki moment, który powie, egzegi monumentu, tak, zrobiłam wielki teatr współczesny w Szczecinie, pora na nowe wyzwania, inny zespół, inne miejsce, inne miasto, inni ludzie. Czy to jest już na całe życie? Panie Łukaszu, teatr jest miejscem w drodze. I na razie to jest dla mnie ciągle to miejsce. Natomiast co bym chciała powiedzieć, że ja nie czuję się jakby taką poszukiwaczką innych zespołów, bo tak przynajmniej raz w sezonie staram się dla higieny pracować w innym zespole, po prostu żeby, bo jestem ciekawa innych ludzi. Poza tym no, nasze zawody są zawodami wampirycznymi i to trzeba się spotkać z nową krwią, żeby potem coś nowego znowu mogło się zdarzyć. W związku z tym to mi w jakiś sposób wystarcza. Natomiast to jest też tak, że żeby w ogóle robić teatr, to ja nie zakładam, że ja już coś zrobiłam. To znaczy ciekawi mnie, co będzie w następnym przedstawieniu i jak spotkam ludzi, swoich kolegów ze swojego zespołu czy z innego zespołu. I ja boję się takich, jak pan mówi, katalogów i tych jubileuszów, ponieważ to jest tak, że no jak człowiek ma swój styl, swój język, to powinien iść na emeryturę. Natomiast ja cały czas mam taką nadzieję, że no może jeszcze jakiś dramat mi się uda zrobić. Może nie na czarno, może na niebiesko już zrobiłam, może na różowo albo... Że mam ciekawość, to jest, ja mówię żartem oczywiście, ale jestem ciekawa świata, ludzi i to ja też nie mam takich ambicji, jakby ten zespół się zdarzył i on jest i zobaczymy, ja nie czuję, że ja mam dożywocie, bo to być może to moment i to się wszystko zmieni, natomiast ja też nie pragmatycznie jakby tego nie zakładam, bo to jest no jak w grze, no dopóki piłka w grze, to trzeba grać w piłkę, a co z tego wyniknie, no to zobaczymy. W wielu miastach ciągle pozostaje jeszcze nadzieja na atmosferę. No, Szczecin walczy. Bardzo Państwu dziękuję.